Gdybyśmy zapytali kilka przypadkowych osób o pasożytnictwo w świecie roślin, najczęściej skojarzenie byłoby takie samo, czyli jemioła. I rzeczywiście, jemioła jest pasożytem. Często dodaje się też, że jemioła jest w zasadzie półpasożytem, bo wykształca zielone liście, które są zdolne do przeprowadzania fotosyntezy. I to też jest prawda, bo są rośliny, które nie robią nawet tego, a ich wygląd jest daleki od obrazu roślin, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Ten odcinek chciałbym uporządkować podobnie jak w przypadku już kilku poprzednich na kanale, zaczynając od bardzo krótkiego wyjaśnienia zjawiska pasożytnictwa, omówienia podstawowych pojęć, oczywiście w kontekście roślin, a następnie, w ciekawszej jak myślę części, opowiedzieć o kilku szczególnie zdumiewających przypadkach ze świata roślin oraz o przedstawicielach pasożytów wśród rodzimej polskiej flory. Takich, które możemy spotkać pospolicie, a nawet dobrze już je znamy, choć nie posądzalibyśmy je o przynależność do pasożytów. Podstawowym podziałem roślin pasożytniczych jest wyróżnienie pasożytów całkowitych, zwanych również holopasożytami, które nie przeprowadzają fotosyntezy, oraz półpasożytów, tzw. chemipasożytów, jak wspomniana przed chwilą jemioła, które same przeprowadzają fotosyntezę. Istnieją również podziały na pasożyty obligatoryjne, które nie mogą żyć bez żywiciela, oraz fakultatywne, które choć dużo zyskują na wykorzystywaniu innych gatunków, mogą również realizować funkcje życiowe bez nich, choć często jest to bardzo ograniczone funkcjonowanie. Ostatnim z podziałów, które tu przedstawię, jest rozróżnienie pasożytów korzeniowych oraz pędowych. Tutaj, jak sugeruje nazwa, pasożyty korzeniowe czerpią wodę i sole mineralne z korzeni żywiciela, a co za tym idzie, ich pasożytnictwo może być niewidoczne na pierwszy rzut oka. Zaś pasożyty pędowe rosną na nadziemnych częściach rośliny żywicielskiej. Gatunki pasożytnicze korzystają z tzw. haustoriów, zwanych też ssawkami, które wnikają w organy innych gatunków. Są to w rzeczywistości przekształcone korzenie, choć jak wynika z przytoczonych już podziałów, u pasożytów fakultatywnych mogą występować również te zwyczajne, nazwijmy to, korzenie. Przechodząc już do przybliżenia najciekawszych gatunków, chciałbym zacząć od razu od drzewa rekordowego. Rosnące w suchym klimacie zachodniej Australii endemiczne drzewo Nuitzia floribunda jest gatunkiem upasożytniczym, zdecydowanie wyróżniającym się pośród cudzożywnych roślin, które w zdecydowanej większości są stosunkowo małymi organizmami. Pięknie kwitnąca Nuitzia jest drzewem o imponujących rozmiarach, jednak jej naziemna część, wyrastająca do 12 metrów wysokości, jest wspierana przez niezwykle rozbudowany system podziemnych pędów, osiągających nawet 150 metrów długości, co jest wartością rekordową wśród wszystkich światowych roślin. Jej podziemne haustoria przycinają korzenie wielu roślin rosnących w okolicy, pobierając z nich bardzo cenną wodę. Przez podziemny system Nuitzia czerpie więc z całego okolicznego ekosystemu, zazwyczaj znacznie mniejszych od niej roślin. Zaobserwowano nawet przypadek, gdy korzenie rośliny wrosły nawet w kabel telefoniczny. Tak na marginesie, roślina ta posiada również bardzo grubą korę przystosowaną do izolacji drzewa przed ogniem z częstych w tym klimacie pożarów, co sprawia, że jest pirofitem. Jeden z poprzednich odcinków na kanale dotyczy tej grupy roślin, zapraszam do zobaczenia. Kolejnym z ciekawych przykładów roślin pasożytniczych jest Santalum album, tak zwane drzewo sandałowe, popularne oczywiście za sprawą wykorzystywania w produkcji perfum. Co ciekawe, podobnie jak australijska Nuitzia, również należy do rzędu sandałowców i również jest półpasożytem korzeniowym, choć przyjmuje pokrój znacznie mniejszego krzewu lub niewielkiego drzewa. Wodę i sole mineralne czerpie od większych drzew i ze względu na mały rozmiar nie ogranicza znacznie ich wzrostu. Sandałowiec biały to roślina występująca w południowej Azji, będąca niezwykle istotna w kulturze indyjskiej.
wykorzystywana jest od tysięcy lat w celach sakralnych i medycznych, utożsamiana z boskością. Olejek z drzewa sandałowego, jako cenny produkt eksportowy, był wykorzystywany w odległym starożytnym Egipcie do balsamowania mumii. Drzewo to rośnie bardzo wolno, a charakterystyczny zapach wydziela dopiero po około 10 latach wzrostu. Dlatego jest to gatunek bardzo narażony na niszczenie stanowisk. W poprzednim odcinku wspomniałem o pasożytnictwie w kontekście Rafflesii arnoldii, a więc tak zwanego trupiego kwiatu. Nie będę już mówił o jego mimikrze, ale kwestia jego pasożytnictwa również jest interesująca. Rafflesia rośnie w indonezyjskiej dżungli, gdzie jest dużą ciekawostką turystyczną ze względu na wydawanie największych kwiatów na świecie. Roślina ta jest też holopasożytem, wykorzystującym jako gatunki żywicielskie pnącza w rodzaju tetrastigma. Nie wykształca ona ani liści, ani łodygi, a monstrualnej wielkości kwiaty wyrastają bezpośrednio na ziemi. Tutaj należy wspomnieć o kwestii pnączy. W niektórych ujęciach wszystkie pnącza uznaje się za gatunki pasożytnicze, gdyż nie wykształcają one własnych podpór, ale wymagają oczywiście dostępu do światła, więc korzystają z wysiłku innych roślin. Interpretacje tego problemu są różne, ale przy założeniu, że pnącza są pasożytami, Rafflesia arnoldii występująca na lianach, które z kolei pasożytują na tropikalnych drzewach, staje się pasożytem drugiego stopnia. W pewnych szczególnych okolicznościach pasożyty korzeniowe, takie jak Rhizantella gardneri, mogą nie tylko spędzać pod ziemią okres wzrostu i przygotowania kwiatów, ale mogą nawet zakwitać pod ziemią. Gdy ziemia jest zbyt twarda, roślina może zupełnie nie przebić jej powierzchni. Jednak gdy w odpowiedniej glebie koniec kwiatu wydostanie się spod ziemi, mrówki i termity mogą wejść do zagłębionego w ziemi kwiatu, co pozwala mu na zapylenie. Gatunek ten należy do mykoheterotrofów, a więc roślin, które pasożytują nie na innych roślinach, a na grzybach. Również do tej grupy należy gatunek występujący w Polsce, korzeniówka pospolita. Jest to jeden z częstszych w Polsce gatunków bezchlorofilowych, czy inaczej bezzieleniowych. Brak zielonego barwnika uniemożliwia samożywność, a dodatkowo sprawia, że niedoświadczony obserwator może się pomylić i nie uznać tego organizmu za roślinę. Ja sam lata temu, gdy nie było dostępnej funkcji wyszukiwania obrazem, przez kilka miesięcy nie mogłem zaklasyfikować, jak sądziłem, dziwnego grzyba, którego sfotografowałem w lesie, a była nim w rzeczywistości korzeniówka. Wracając ostatni raz do jemioły, jak już wspomniałem, jest ona półpasożytem, ale dużą niespodzianką może być fakt, że ona również należy do wspomnianego już rzędu sandałowców, wyspecjalizowanych w pasożytnictwie. Jest ona powszechnie znana i kojarzona z pasożytnictwem, gdyż jej nietypowa biologia stała się powodem podejrzewania jej o wiele magicznych cech, zarówno wśród celtyckich druidów, jak i wśród innych ludów Europy. To właśnie dlatego wiecznie zielona jemioła jest częstą ozdobą naszych domów w okresie Bożego Narodzenia. W podcaście na temat zoochorii opowiadałem szczegółowo, w jak ciekawy sposób nasiona jemioły dostają się na powierzchnię innych drzew. Tutaj dodam tylko, że nasiono przetwierdzone do potencjalnej rośliny żywicielskiej wypuszcza najpierw haustoria, wstawki, które przebijają się przez korę żywej gałęzi, a dopiero gdy nasiono umocuje się tym korzeniem w żywicielu, zaczyna wypuszczać własne liście. Pasożytnictwo będzie trwać do końca życia jemioły, często również żywiciela. Innym polskim przedstawicielem tego rzędu, jak również rodziny sandałowcowatych, jest inny półpasożyt. Leniec łąkowy, który choć jest byliną, jak sama nazwa wskazuje, rosnącą na łąkach, to jego liście oraz szczególnie kwiaty są bardzo podobne do tych, które widzimy na jemiole. W tym odcinku nie może się oczywiście nie pojawić bardzo ważna w tym temacie rodzina zarazowatych. Ma ona wielu przedstawicieli w polskiej florze, a wśród nich zarówno
półpasożyty, jak i rośliny bezchlorofilowe. Hemipasożyty, zdolne do fotosyntezy i pewnej samodzielności, gdy nie znajdą odpowiedniego żywiciela, reprezentowane są przez rodzaje takie jak szelężnik, pasożytujący na trawach, a zatem cenny na łąkach kwietnych, czy świetlik, który znany jest bardziej z ziołolecznictwa niż z pasożytniczych zdolności. Do półpasożytów z tej rodziny należą także takie pospolite rodzaje jak pszeniec, zagorzałek czy gnidosz. Jednak rodzina zarazowatych obfituje też w gatunki takie jak np. zaraza czerwonawa, będące całkowitymi pasożytami. Wiele gatunków zaraz jest zobligowana do wykorzystywania konkretnego rodzaju czy rodziny roślin żywicielskich, jak zaraza macierzankowa, zaraza bluszczowa czy zaraza przytuliowa. Niekiedy ze względu na kształt kwiatów zarazy są błędnie uznawane za storczyki. Jednak wśród polskich storczyków również nie brakuje gatunków pasożytniczych, jak niezwykły, lecz rzadki i ściśle chroniony stożan bezlistny. Rośliną, którą zapewne mało kto już zna, ale była doskonale znana kilka pokoleń temu, jest kanianka. Poszczególne jej gatunki są pasożytami wielu roślin, w tym ważnych roślin uprawnych jak len czy ziemniaki. Z tego powodu te niewielkie pnące gatunki były utrapieniem rolników, a na niektórych obszarach kanianki są utrapieniem do dziś. Są to również rośliny bezzieleniowe, uzależnione całkowicie od żywiciela. Jeśli za pasożyty uznawać również gatunki pnące, to w poczet pospolitych krajowych przedstawicieli należałoby zaliczyć też tak powszechne gatunki jak powój, bluszcz czy chmiel. Jako ludzie mamy oczywiście tendencję do antropomorfizacji wszelkich żywych organizmów na Ziemi, w tym również roślin. Dla tych pasożytniczych często mamy nieco mniej wyrozumiałości i sympatii. Nawet jeśli dobrze wiemy, że nie są one świadome swojego haniebnego pasożytnictwa, nie są zresztą wcale świadome, to automatycznie myślimy o nich przez pewien krzywdzący pryzmat, jako o roślinnych złoczyńcach, którzy korzystają z innych, moralnie lepszych, samodzielnych żywicieli. Pamiętajmy jednak, że to tylko nasze ludzkie zniekształcenie. A rośliny pasożytnicze są po prostu bezrefleksyjnymi aktorami fascynującego biologicznego spektaklu, który możemy z zachwytem obserwować. I to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tego materiału. Zachęcam do zobaczenia innych moich podcastów i do zostawienia komentarza. Dziękuję.